Każdego dnia, każdej nocy przyjeżdżają tysiące ton pszenicy, kukurydzy, rzepaku z Ukrainy do Polski. Rolnicy nie mają gdzie sprzedać, jak tutaj nasi koledzy mówią, mają kontrakty. Te kontrakty nie są realizowane, firmy nie odbierają towaru. No, ceny są tragiczne. Rosyjskie zboża, ukraińskie zboża mają priorytet. Ciężarówki jadą, czy w porcie nie podjeżdżają do badania, tylko bezpośrednio jadą do statku. Widzimy to, bo też jeździmy i widzimy to osobiście, jak to jest robione. No tutaj koledzy przedstawili sytuację też dla wojewody, że dzierżawiąc ziemię z kowru, podatek, czynsz liczony jest z pszenicy o cenie 1560, gdzie Elewar, na przykład w Bielsku Podlaskim, podmiot rządowy, państwowy, płaci tylko 800 zł za pszenicę. No to jaka, gdzie jest prawo, gdzie jest sprawiedliwość? Na tą chwilę to są te zboża z Ukrainy, produkty mleczarskie, drobiowe, wołowe, to co zalewa dzisiaj polski rynek pod płaszczem wojny na Ukrainie. Tylko jest taki problem, że to nie zalewa produkt, surowiec typowych Ukraińców, tych walczących, biednych, pokrzywdzonych, tylko te produkty wpływają w wielkich korporacji i prowadzą do ruiny polskiego, a może nawet europejskiego rolnictwa. Dzisiaj wszystko jest poniżej opłacalności, czy rzepak, czy pszenica, czy kukurydza, to wszystko jest poniżej opłacalności, bo mamy najdroższe zasiewy w historii. Nawozy kupowane, mocznik 5000, 5500, soletra 4000, fosforany po 5-6 tysięcy. Bardzo drogie nasiona, bardzo drogie paliwo, bardzo drogie koszty kredytowania, obsługi tej całej produkcji, najdroższe w Europie, to jest kredytowanie w Polsce. Także pod każdym względem jesteśmy, można mówić, na końcu. Musimy sprzedawać ziarno, żeby kupować paliwo, no bo trzeba naprawiać maszyny. To wszystko jest bardzo drogie i trzeba sprzedawać, a nikt nie chce odbierać, tak? I ceny są bardzo niskie. No tak naprawdę nie ma żadnego rozwiązania od strony wojewody. Ta rozmowa no, nie miała żadnej, że tak powiem, perspektywy. Wyszliśmy po prostu z wielkim żalem i bólem. Poza tym to spotkanie było umówione, ja się umawiałem z wojewodą grzecznie, kulturalnie chcieliśmy porozmawiać, a tutaj zanim doszliśmy do tego gmachu, to 5 czy 10 samochodów radiowozów policji. Ta policja nas dzisiaj traktuje w Polsce jak przestępców, a my chcieliśmy konstruktywnej rozmowy, ale widzimy, że no, wojewoda nie ma żadnego pomysłu. Nikt nie wie, ile tego zboża wpłynęło, ile wpłynie jeszcze. No nasze instytucje rządowe nie działają. Chciałem dodać, że w tym Passacie czarnym siedzą służby po cywilu i przez szybę nam robią zdjęcia. No to jest naprawdę, to już jakieś urągające dla rolników. Kim, za kogo oni nas mają? Rozwiązanie jest takie, że rząd, zanim jakikolwiek podejmuje decyzję, to byśmy prosili, żeby konsultował to z rolnikami, bo patologiczne podejmowanie i dopłacanie do tego zboża, to zanim my jako rolnicy znamy kwotę jakiejkolwiek dopłaty, to punkty skupowe o tyle, a nawet więcej obniżają cenę tego zboża. To nie jest rozwiązanie. Rząd takimi dopłatami sam sobie strzela w kolano. Tutaj trzeba zrobić kontrolę na granicach, sprawdzić, jakie to jest zboże, część tego zboża zdjąć jak najszybciej z rynku poprzez utylizację, bo my nie wiemy, co to jest zboże techniczne i nie ma takiego zboża w Polsce, w kraju, zboża technicznego. Jeżeli to było zboże techniczne, trzeba jak najszybciej je zutylizować lub spalić w elektrociepłowniach. To jest, że tak powiem, doraźne, ale dość mądre rozwiązanie. Użyć tego zboża jako biopaliwa, biokomponenty, tam jest rynek na to chłonny, tylko trzeba woli rządowej, bo my jako rolnicy tego nie zrobimy. Nie trzeba piec chleba z tej trucizny, tylko u nas, tak jak kolega mówi, jest zboże paszowe i konsumpcyjne, a tu jeszcze i techniczne. No i czekamy na odpowiedź, co to będzie za odpowiedź. To od grudnia do dzisiaj mamy kwiecień,
to rząd nie wie, jakie to jest zboże techniczne? Dokąd nas będą robić balona? My tu przyjedziemy po świętach. Tak jak obiecaliśmy dla wojewody. Dostajemy odpowiedź na nasze postulaty, a jeżeli nie, to przyjeżdżamy i będziemy koczować. Tak jak wszyscy rolnicy koczują. Panie redaktor, jeżeli nie wojewoda, to ja pani powiem, że będzie sytuacja podobna jak na Ukrainie, bo rolnicy zaczną blokować naprawdę przejścia graniczne w tej chwili i tam nic nie przejedzie. Bo no, ten rząd akurat ma pieniądze na wszystko. Dla każdego pomaga. No to przy takiej prostej sprawie jak zboże se nie radzi. To jest pośmiewisko. I nie zwalajmy tutaj na Unię Europejską, bo minister pisząc pismo, składając wniosek do Unii Europejskiej o nałożenie cła na zboże z Ukrainy, przecież dobrze wiedział, że przywóz bezcłowy produktów rolnych jest przedłużony o rok. Nie róbmy takich ściem dla rolników, bo rolnicy na to już się nie nabierają. A na tym najbardziej tracą też konsumenci. Bo po pierwsze, my sprzedajemy tanio, ktoś na tym zarabia, konsument kupuje drogo i co jest najgorsze, to kupuje produkt niewiadomego pochodzenia. Dlatego, że on jest niezbadany i nikt tego nie badał, nikt nie zna parametrów tych zbóż. Nie wiemy, czy to jest pszenica spod Czarnobyla i jak wpłynie na zdrowie społeczeństwa, na zdrowie Polaków. Przecież to jest skandal. Pytamy, ile tego wjechało, nie wiedzą. Pytamy, ile próbek przebadano, nie wiedzą. Co to jest, nie wiedzą. Nie wiedzą, wszystko nie wiedzą. W porcie priorytet ciężarówki z Ukrainy nie podjeżdżają do rakorafu do badania. Jedzie po prostu, przejeżdża ten towar bez żadnej kontroli i rozpływa się po kraju także bez kontroli. Mamy informację od rolników z Zamościa, że niektóre ciężarówki nie spełniają po prostu widocznie i to jest bardzo złej jakości, jeżeli Ukraińcy wywracają to w lesie, nie? Bo są zdjęcia, gdzie towar leży w lesie, nie? Zgnita kukurydza po prostu, która już nawet się nie nadaje do skarmiania świni, dla świni. Ja pani powiem, pani redaktor, że tu nie wiadomo, czym rolnik ma się zajmować, bo w tej na chwili każe się rolnicy od 2014 roku to jedno rozwiązanie rządowe to było, że trzeba przebranżowić. Trzeba się przebranżowić. Tylko nikt nam nie powiedział na co, a już nawet jak powiedział na co, to i to się nie opłaca. Na barany, bo można poduszkę zrobić do spania później sobie. Mamy 7 czy 8 baranów w Ministerstwie Rolnictwa, którzy no, doprowadzają do takiej sytuacji. No jak się pytamy pana wojewody, czym oni się tam zajmują, no to pan wojewoda mówi, że no czymś się zajmują. No ale czym? No oni służą dla rolnictwa, dla państwa, dla kraju, tak jak przysięgali, czy dla swoich prywatnych interesów? No jeżeli dzisiaj to nie tylko zboże, tylko też produkty mleczarskie, mamy odpowiedź do Podlaskiej Izby Rolniczej, mamy odpowiedź z ministerstwa, 1 200 000 kilogramów produktów mlecznych importowanych tylko w styczniu i lutym, tylko w 2 miesiące. Także to nie tylko zboża, to także inne produkty, drób, nabiał. I jeszcze więcej, jeszcze mocniej będziemy się pogrążać, bo te zużycie naszych zbóż będzie jeszcze niższe, jeżeli będzie jechało mięso z Ukrainy. Także to cały czas się ten problem powiększa i rolnicy niech nie myślą, że będzie lepiej, bo Ukraina zacznie żniwo miesiąc, półtora miesiąca wcześniej i dopóki my zaczniemy kosić, to już u nas na wschodzie te elewary i inne magazyny już będą zapełnione. I to będzie tragedia. I może niektórzy myślą, że będą mieli 1000 zł za pszenicę, czy 1,5 za rzepak, może być gorzej, może być jeszcze niżej, nie wrócą się koszty do produkcji. Tak jak mówiłem, najdroższe koszty produkcji, jakie w życiu mieliśmy, to ten ostatni rok. I tutaj widzimy też ten problem mleka. Wiemy, że mleko jedzie po złotówce z Ukrainy. Jeżeli ten import będzie się rozpędzał, czy dzisiaj polski producent mleka to wytrzyma? Jeżeli mówią rolnicy, że koszty to 2,20, 2,40. Mleczarnie już tego nie...
Tutaj dodając o mleko, to powiem panie redaktorze, że już mleczenie tego mniejsze nie wytrzymują. I przykro nam dzisiaj było też usłyszeć od pana wojewody, że miejmy nadzieję, że coś się zmieni. No my nadzieją dzieci nie nakarmimy i my nadzieją pola nie zasiejemy. I ta sytuacja, to nie jest tak, że rolnik może czekać, trzymać i czekać nie wiadomo na co, bo dziś przy pracach polowych no są potrzebne bardzo duże pieniądze. Nie duże, a bardzo duże pieniądze. Rolnik nie przetrzyma zasiewów pola za miesiąc, za dwa, za trzy, tylko musi wychodzić po świętach, siać z owies, pszenicę, kukurydzę, a tutaj trzymają wszystko. No ale ile można trzymać? Od grudnia trzymamy i nic się nie wyjaśniło do tej pory. Tutaj rozmawialiśmy o kwestiach związanych z nasyceniem naszego rynku zbożem. W szczególności były podnoszone te kwestie związane z napływem zboża z Ukrainy. No, rolnicy się skarżyli na to, że nie mogą gdzie sprzedać, że te ceny są niskie na tą sprzedaż. Plus do tego były również poruszane inne kwestie dotyczące również spadku cen skupu mleka, inne dodatkowe jeszcze kwestie wiążące się z działalnością chociażby niektórych mleczarni. No, tych problemów było dużo i oczywiście też trzeba mieć świadomość tego, że one w dużej części też nie wypływają z jakichś naszych szczególnych uwarunkowań lokalnych, a mają charakter, które no, wymagają pewnych rozwiązań, instrumentów wcielanych centralnie. Wiemy, mamy tego świadomość, że w ostatnim czasie były intensywne rozmowy prowadzone ze środowiskami rolniczymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i pewne działania takie nadzwyczajne na rynku zbóż mają być uruchamiane, czy są uruchamiane, czy już zostały uruchomione. Ja przyznam, w najbliższym czasie mam zamiar tutaj te informacje, które dzisiaj też otrzymałem od rolników, jakby skonfrontować z oceną związaną z działalnością naszych instytucji, które działają na rzecz tutaj lokalnie naszego rolnictwa. Mówię tutaj o różnego rodzaju agencjach, inspekcjach rolniczych, aby z jednej strony no to pogłębić jeszcze tą wiedzę dotyczącą jakby naszej oceny tutaj lokalnej, tych kwestii, w szczególności oceny, jak wygląda rynek lokalnie zbożowy w naszym województwie, a z drugiej strony również tak, aby udzielić na wiele pytań, które dzisiaj ta grupa rolników mi zadawała, również uzyskać wiadomości na temat albo tych interwencyjnych już działań, które mają być rozwinięte, a już w szczególności mi chodzi o to, kiedy one będą realizowane na terenie naszego województwa, bo też trzeba pamiętać, że tutaj wiele instytucji ma poszczególne działania i to trzeba z jednej strony to jakby i zebrać, i skoordynować, tak aby no chcemy, żeby wyjść naprzeciw tym ocenom czy i wynikającym z nich postulatom środowisk rolniczych. Też trzeba pamiętać, że jest to środowisko o wielu, powiedzmy, formach działalności, dość zróżnicowane, no ale chodzi o to, żeby jak największa część naszych rolników polskich, a w szczególności podlaskich, miała jak najbardziej stabilne, w tym zmieniających się przecież warunkach, wynikających również z tego, co się na rynkach światowych dzieje w kontekście chociażby działań wojennych, jak najstabilniejsze warunki działalności, bo chcemy, żeby te nasze rolnictwo, tak jak dotychczas podlaskie i polskie, rozwijało się dobrze, żeby stanowiła taką trwałą gwarancję i zaopatrzenia naszych potrzeb żywnościowych, to przecież też wiąże się z ogólnym bezpieczeństwem, jak i również, żeby utrzymać te
dobre, wieloletnie już kierunki, że jesteśmy takim poważnym eksporterem różnych produktów, czy bezpośrednio wytwarzanych przez rolników, czy przetwarzanych przez chociażby przez wyjątkowo silne, chociażby nasze mleczarnie. Jednym słowem, no, trzeba wyjść naprzeciw potrzebom rolników. Trzeba też pamiętać, że te warunki gospodarowania, no, w ostatnich czasach się zmieniały, nie zawsze korzystnie, jeżeli chodzi o opłacalność produkcji rolnej, choć też trzeba pamiętać, że mieliśmy nie tak dawno jeszcze okresy, kiedy te ceny bardzo były korzystne dla rolników, choć też pamiętajmy, że i koszty wzrastają. No. Uda się pomóc? No, myślę, że tak jak dotychczas i rząd, i tutaj lokalnie jak najmocniej wychodziliśmy naprzeciw postulatom rolników i wiem, że ten kierunek działań będzie w dalszym ciągu kontynuowany. Chcielibyśmy powiedzieć i apelować do rolników, że zapraszamy po świętach do mobilizacji i będziemy podejmować strajk. Nie wiemy jeszcze w jakiej formie, ale na pewno zostanie podjęty strajk po świętach, jeżeli sytuacja się nie zmieni. Widzimy, że sytuacja po prostu się pogarsza. To nie ma co liczyć na jakąś poprawę. Widzimy, jak oni się zachowują. Wszyscy są uśmiechnięci w rządzie czy u wojewody. Wiemy, że z ich strony pomocy nie będzie. Jak rolnik sam nie zadba o swoje interesy, nie stanie po prostu do walki, żeby zablokować ten import zbóż, rzepaku, kukurydzy i innych produktów mleczarskich, miodu, drobiu i tak dalej, to nikt za nas tego nie zrobi. Dlatego apelujemy, bo to rolnicy to są wasze pieniądze. Dzisiaj wy siedząc stracicie za kilka miesięcy ogromne pieniądze. To niektórzy czują to już dziś, a będzie tylko gorzej. Także musimy zawalczyć, dołączyć do innych województw, dołączyć być może do rolników na granicy i coś z tym robić.